Witam, witam. To już drugi odcinek, gdzie rozpoczynamy w tym samym miejscu, widzowie, czyli na słoneczku. I to jest kolejny odcinek z wyścigu samochodziku. W dzisiejszym odcinku oczywiście ponowimy sobie rywalizację pomiędzy grupami A, C, F i G. Dokończymy właśnie ten wyścig i w następnym odcinku rozpoczną grupy słabsze, czyli te, co przegrały z tymi właśnie grupami, co dzisiaj będą. I one będą dokończać. Jestem ciekaw, kto przejdzie do wielkiego finału, a kto zostanie i będzie musiał poczekać na rywala, który dojdzie do nich i będzie walczył też o trzecie miejsce. Ja już jestem przed planszą i bez zbytnego gadania, po prostu od razu. Grupa A, grupa C, grupa F i grupa G. Trzy ostatnie samochody z tych grup, które miały od 4 do 6 miejsca. Bez przedłużania rozpoczynamy. Zapraszam do oglądania. Pierwszym uczestnikiem będzie ten ostatek, który trafia liczbę 2. Następnym uczestnikiem będzie ten oto samochód niebieski bez daszku. Trafia również liczbę 2. To dajmy go tak. I trzeci samochodzik, taki o, malutki, ale fajny. 3. On tu zawsze ma pecha. Ponownie trafię na parking, jak w pierwszym wyścigu. Pech. I teraz z grupy C jest ten oto samochodzik. Trafię na liczbę 5. Z grupy C. Teraz ten, jak mu pójdzie, trafię liczbę 2, czyli dołącza do dwóch innych, co tam stoją. Liczba 3, czyli obie drużyny póki co mają w parkingu kogoś powstrzymanego na 3 tury. A teraz z grupy F taki oto samochodzik. 4 trafił. Dotąd prawie najdalej. Nikt jeszcze nie trafił 6. Ale to może właśnie teraz. Motocykl, który nie może dobrze ustać. Nie może dobrze ustać. Trafi liczbę 6. 4. I ten o, czerwony. Trafia 6. Ładnie. Ładnie. I została grupa G. I na początku ten oto samochodzik. Trafia liczbę 5. Kolejny to jest ten oto taki gokardzik delikatny. Jaką liczbę trafi dla swojej drużyny? Liczbę trafił 4. I ostatnie rzucenie kostką dla tego oto samochodzika. I trafiam 6. Czyli jak dotąd najładniej chyba grupa G właśnie poleciała swoją drogą. I za chwilę pewnie się dowiemy, ile samochodów trafi na czarne pola tutaj, na tą pierwszą zieloną strzałkę, bo pewnie tak się staje. To jest niewykluczone w każdej rundzie. A ja teraz robię cięcie i będziemy się widzieć jak zawsze w ciekawych fragmentach, czy jak będzie coś do powiedzenia. Okej, tak się prezentują, tak wyglądają wyniki po w drugiej rundzie. Nikt nie trafił, o dziwo, tu jeszcze, bo ktoś tu trafi. Zostało 6 samochodzików w tyle i
tu jest już tyle. Także to też jest fajne. I chcę jeszcze tutaj zaznaczyć, że on, tak jak w poprzednim odcinku pomiędzy grupą H, trafił 2/6, czyli stąd tam trafił. Tak teraz chyba też trafił 2/6. Jeśli to był on, no to ma jakiegoś tutaj farta do tych 6 początkowych i fajnie przez to. Jest najdalej, a reszta, jak widzicie, no jest też dobrze ustawiona. Okej, może nagrajmy tutaj jedną turę dla was. Zaczniemy może od statka, który trafiliśmy 3. Ktoś już tutaj dostał 6 i musiał się cofnąć z powrotem. Teraz ten bez daszku i on trafia 6. Jeżeli on jest tutaj, to teoretycznie nie jest na ciemnozielonym polu, ale ja po prostu zrobiłem tak, że jeszcze tutaj na tym polu nie może trafić 6. Chociaż czekajcie. Nie no, może trafić chłop 6. Może, tylko już po tym nie może trafić 6, bo wtedy będzie lipa. Czyli czekajcie. Z tego miejsca uznajmy, że jeszcze można dostać 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. To było trochę nielogiczne. I patrzcie, jak jest w ogóle daleko. Ale już teraz nie może trafić 6, bo ma lipę. Ale no właśnie, liczba 6 jest najlepsza z tego miejsca w sumie. Popatrzyłem. No i teraz wróciłem i oni mogą się już ruszać. Raz, 2, 3. Wróciłem na ten moment, kiedy oni już mogą wyruszyć. Dlatego chciałem też to nagrać. 5 dla strażaka. Takiego przycyrowego. Raz, 2, 3, 4, 5. Okej, czyli chłop jest tutaj na końcówce. I teraz samochodzik ten taki z Jasia fasoli, że tak powiem. Sorry za podłogę. Okej, chłop jest póki co najdalej. Teraz ten. On może w końcu wyjść. Liczba 3. Czyli tak samo jak ten chłop. Stał w tym samym miejscu. Następny. Liczba 3. No tak se na spokojnie leci. Dam go tak, żeby jakoś stał. Motor. Trafił liczbę 2. Raz, 2, czyli tu kończy. Ten jest tu. Okej, tego przesuniemy tak. Teraz ten na górze bardziej. 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Okej, ładnie. Jest już nad McDonaldem i KFC. Teraz ten zielony już jest też daleko. Liczba 5. To jest 3 pierwszych, którzy są najdalej. Jeszcze 2 zostaje. Tutaj nam 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. O, ładnie wszystkich tutaj zrobił. I jeszcze 5 dla tego. On też swoją drogą ładnie leci. Dam go tu już. Przy zakręcie są we dwoje. No. Tak wygląda teraz sytuacja. Przebieg gry. Tak są rozstawieni wszyscy. Trochę może niewyraźnie jest na kamerze, bo ja to też widzę. Ale to nie moja wina. Tak za kilka tur się będziemy pewnie widzieć. I fajnie, że Ike trafił tutaj, bo to będzie ciekawe. Czy ktoś może z tych trafi? Ale powiedziałem, ktoś tu musi trafić. I no. I to będzie ciekawy już wyścig, nie? Teraz jest tylko szansa na to, czy ktoś będzie prawidłowo czerwonym polem szedł, czy może to w końcu ktoś zjebie. Ciekawe. No nie mogło się stać inaczej. No przecież oczywiste, że musiał tutaj samochodzik trafić. Ale ma jeszcze szansę drugi samochodzik trafić. Śmiesznie. No, on jest tutaj. Tutaj natomiast 2 trafiło. Jak wiecie, tutaj w poprzednim wyścigu
również ktoś trafił i przez to właśnie zaważył cały wyścig, ponieważ ktoś przez to nie mógł dotrzeć do mety. Ale za to teraz tu jest dwóch i może też się szybciej wydostaną na przykład, ale też jest właśnie dwóch z dwóch innych grup, także to jest ciekawe. A jeszcze może tutaj trafić trzech, to też. A reszta sobie już po prostu przeszła i teraz jest to też fajne, że jeśli oni tutaj zostali, to już jest na pewno wiadomo, że oni na pewno nie będą pierwszymi miejscami w tym wyścigu całym. I ci też po prostu są na razie na prowadzeniu, to takiej dosyć mega wyraźnej. Tu jest też swoją drogą trzech z jednej grupy, także podziw, bo to im idzie właśnie najlepiej. A my widzimy się znowu za chwilę. Chłop się już tu naprawdę oddala. On już jest tu. A reszta powolutku idzie za nim. No ale no. On póki co dostał przed chwilą w ogóle dwie szóstki z rzędu. I za chwilę będzie. No, może dalej na pierwszym miejscu, może będzie zaraz na drugim. Się okaże. Taka informacja na szybko. Statek trafił tutaj i jest razem z jednym z kolegą z drużyny. A ten jest całkiem tutaj w tyle. Czyli no powiem wam, że mają naprawdę trudną sytuację. Ja nie wiem, jak to będzie pod końcówkę wyglądać, ale no w takim razie życzę powodzenia, jeśli to tak ma wyglądać. No i tutaj ten czerwony trafił na pierwsze pole pomarańczowe, czyli lekko poza strzałkę zieloną w ogóle. No lepsze to niż pójście przez ten cały labirynt różowy, ale no mógł lepiej to zrobić. I widocznie ciężko. Powiem wam znowu, że beka z tych trzech samochodzików. Oni nie mogą trafić jedynki. Ja sam już czekam na to, żeby trafić jedynkę, bo to jest... Oni wystają poza planszy i to jest takie intrygujące. Lekko. Nie fajne, ja bym mógł ich przesunąć, ale mi się nie chce, bo chcę, żeby tak po prostu stali. Ci natomiast tutaj walczą. Nikt w ogóle nie trafił na ślepy zaułek. Nikt nie trafia póki co na różowe pole. No, nie wiem, czy nie lepszy wyścig niż poprzedni. No a tutaj zielony samochodzik trafił dwa razy jedynkę. Ten dostał raz jedynkę, ten po prostu trafił. I o, za chwilę wyjdzie. Reszta też się przygotowuje. W ogóle mają szansę wbić się praktycznie na podium. A dalej następnie są oni, czyli też ładnie im idzie. No i tutaj tak wygląda dalej ta reszta rozłączków. Po tej turze są trzy samochody na drugim podium i ten limonkowy taki trochę samochodzik, wiadomo czyj, jest na trzecim miejscu. Ten tutaj trafił do różowego pola i to tak w skrócie chciałem właśnie powiedzieć, że no, trafił 6 i do zielonej strzałki go posłało, a tak to nic się nie zmieniło. Pierwszej osobie udało się wejść z pomarańczowych pól. Jest to właśnie ten samochodzik. Jest on najdalej. Reszta jest ustawiona w taki sposób. Jest tu naprawdę dużo samochodów. Ten przechodzi jeszcze tutaj ten kawałek różowych pól. A dosyć dobrze mu idzie, bo trafił tam z dwie szóstki, dwie piątki. I dobrze całkiem też idzie tym, bo się w końcu ruszyli i trochę już jedynek trafili. Fajnie. I wychodzi na to, że teraz samochodzik Jasia Fasoli jest na pierwszym miejscu. A będę mówił na to limuzyna, bo tak trochę wygląda. W końcu fajnie się zrobiło. I pierwsze co? Wszyscy się... Znaczy wszyscy. Motorek i oni się przesunęli. Zaraz będą wychodzić. Ten w ogóle jak był pierwszy tutaj, który trafił, się ruszył tylko jedno pole i już jest ostatni. Widzicie? Pierwszego na ostatnie
pech. I fajna informacja też jest taka, że temu udało się dostać tutaj, bo trafił liczbę 6. Super, koniec może iść do przodu. Teraz co się zrobiło, jest 5 samochodów przed szansą wyjścia. Muszą tylko trafić wszyscy liczbę 1 na kostce i będą wychodzić. Po czym jechać dalej do mety. Jasz fasola, limuzyna, popyla do przodu i to tak fest. Ma przewagę, co daje mu póki co zwycięstwo i punkta dla swojej drużyny tutaj, który już tak się prezentuje bez daszku. Za chwilę będzie szedł przez pole McDonalda i no, ten za chwilę omija restaurację i również do przodu będzie cisnął. Tak jest, chłop ominął restaurację, jest już za nimi, oni się troszkę ruszyli z grupy A, statek z tym niebieskim. Tutaj natomiast 3 wyszło, a ten gokardzik, co musiał wszystko to przejść, już jest tu i musi również trafić liczbę 1. Smoczek, bo taki ma pyszczek, trafił na magnes, a na prowadzeniu dalej limuzyna, która przechodzi właśnie teraz taki mostek zielony i chyba będzie miała zwycięstwo, że dotrze pierwszy. Automatycznie gokardzik nie pozwala sobie stać tutaj dłużej niż jedną turę, od razu trafił liczbę 1. Także super. A on fajnie właśnie trafił 6, bo jak się stoi tutaj i trafi się 6, to się za ten skrót tutaj idzie i to jest właśnie takie spoko. Najlepiej trafiać 6, szczerze. Jakby co, o, zaraz będzie miał przed sobą tutaj kratki pomarańczowego pola, a reszta już wyszła z pomarańczowych kratek i jest zadziorna walka o zdobycie punktu dla swojej drużyny, jak i wygranie wyścigu. I dwóch musi się jeszcze przez ten magnes przedostać, a prowadzący całego wyścigu zaraz go ukończy. No i limuzyna teraz przed szansą trafienia do mety. 6. Pewne wejście i właśnie to ten samochodzik daje punkta dla drużyny grupy C. A ja wam teraz jeszcze dokończę tutaj, żeby było wiadomo co i jak. Liczba 6. Dlatego swoją drogą kiepsko zajechał, ale mogło być gorzej. 4 jest dlatego 4. 1, 2, 3, 4. Okej, czyli pierwszy samochodzik, który będzie szedł żółtą trasą, któryś musiał. Liczba 3, czyli tutaj chyba 2. 1, 2. Popyla po lepsze miejsce, bo był na pierwszym i chce to nadgonić. Liczba 2 dlatego. Tego już mogę poprawić. Tutaj idzie ten zielony samochodzik. Gokardzik. Liczba 1, czyli cofamy. Cofamy do pierwszego pola. Niestety. Tak to jest, jak pociąg czasami przejeżdża. 5. 1, 2, 3, 4. Okej, okay. Czyli tutaj 2 trafiło i będzie musiał iść tędy. To nie ma mowy, że ktoś nie trafi na te, w ogóle co on tu robi, na te ani te pole. Nie ma mowy, że ktoś tu nie trafi. Liczba 1 dla tego na magnesie. A to oznacza, że musi wrócić się tu. O nie. Również przerypane jest to, jak ktoś musi się wrócić tutaj z powodu 1. To o czym mówiłem. Nie daj Boże, ale szczęście nie sprzyja dla tych 2. Nie wierzę w to. Gościu trafił 2 6 i w
dwie tury znalazł się na tym polu i trafił liczbę 3. Co oznacza to, że ma drugi raz przerypane i wraca się tu. To jest właśnie ból tego magnesu. Bije ci po prostu ciosa krytycznego taki magnes. I przez to jest właśnie lipa. Swoją drogą właśnie on trafia 2 i rusza się już tutaj do przodu. Czyli też się nie poddaje i chce pomóc swojej drużynie. 6. Niestety musi trafić hop 1. 3. Zobaczcie, on już trafił tu na te pole i musi trafiać liczbę od 1 do 3. Jakoś mu to nie grozi póki co, więc aż tak źle, że tam trafił, to nie. Ale ten musi jeszcze przejść na przykład tędy, rondem. I gość trafia 1. Sami widzicie, czyli wraca się ponownie tu. Nie chcę wnikać, ile razy oni już rzucili, ale to jest również pech. O Boże. Właśnie ten oto samochodzik trafił liczbę 3, także dociera do mety i daje punkta dla swojej drużyny grupy G. Po raz trzeci magnes ukatrupia tego gracza. Podobnie musi przechodzić magnes na lewo. Chłop po raz czwarty z liczbą 5 trafia w te oto pole magnesu. Magnes stał się przeklęty, naprawdę magnes dzisiaj jest przeklęty, o Boże. Ajajaj, ja nic nie mówię. Tak to jest właśnie z tym magnesem, tak w skrócie. O Boże. A motor właśnie dotarł do mety i daje punkta drużynie F. Gokart trafia liczbę 4 i daje do drugiego punkta dla swojej grupy G. Wreszcie udało się kogoś wydostać z tych oto ścieżek i jest to ten samochodzik. No i przed szansą również z jego drużyny jest statek. Strażacki samochód jest trochę na tyle. Temu udało się w końcu pokonać magnes. To właśnie git. A o reszcie wspomnę za chwilę. I to jest moment, kiedy czerwony policyjny samochód trafia do mety. Albo strażacki samochód. Jeden ciul. I to daje już trzeci punkt dla drużyny grupy G. Czyli przeszło 5 samochodzików i z tego 3 z grupy G. Bardzo ładnie. A reszta jest tak ustawiona. I no, kontynuacja dalej. Najbliżej mety jest smoczek i tamten czerwony. Ten oto czerwony trafia teraz do mety i daje drugiego punkta dla grupy F. I reszta samochodów i statek aktualnie są w ten oto sposób ustawieni. I to jest ciekawie i tam, bo teraz jest walka dosłownie o kolejne miejsca. Grupa G już przypomnę skończyła, grupa A nie ma nadal ani jednego samochodu i reszta to wiadomo. Dobra, smoczek trafił liczbę 4 i jest tuż przed tym samochodzikiem, co daje punkta dla grupy F. I w tym momencie grupa F kończy trzecim punktem. Okej, teraz gościu trafił 6 i daje pierwszego dopiero punkta dla grupy A. Brawo! Okej, zostało 2-2. I to jest grupa A i grupa C. I teraz ten jest z grupy C, musi trafić jeszcze 1-2. I ten już jest z grupy C, który ma prosto do mety już prawie. A z grupy A jest tych dwóch i oni są na pomarańczowych połach
I teraz, jak myślicie, kto wygra z tych dwóch grup? Bo ja sam nie wiem. Ale do tego zabieram się za rzucanie kostką i za chwilę sprawdzimy, kto będzie dalej. No teraz po 5 turach praktycznie się sytuacja nie zmieniła. Ten w końcu wyszedł, więc już sobie nadgonił ich. Tu statek się tylko ruszył o jedno pole. Ten natomiast bezbłędnie przeszedł po czerwonej drodze do przodu i za chwilę skończy swój wyjście. Wow! Zdobędzie punkta dla grupy C. Okej, okay. Gościu trafia liczbę 6. I daje tak właśnie punkta dla grupy C. Okej, okay, czyli następnym samochodem, który dotrze do mety, jest właśnie ten oto bez daszku, niebieski samochód. I daje on punkta dla drużyny grupy A. A drużyna grupy A prowadzi z drużyną grupy C. I zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy tym statkiem a tym czerwonym. I teraz 3 tury dla tego i tego zagrał. I teraz statek 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, ładnie ominął. 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No jeśli trafi jedynkę, no to będzie mu już ciężko to wygrać. 4. 3. 4. Okej. I jeszcze jedna tura. 5. Jest taka różnica i... Jeżeli statek nie trafi tutaj, gdzie będzie musiał to ominąć, no to raczej to wygra. Ale zobaczymy za 3 tury znowu, jak to wygląda. Dobra, minęły 4 tury jednak i statek jest już na 100% zwycięzcą. Teraz rzuca ten i on trafi liczbę 2, czyli jeszcze musiałby iść tędy, także nie będzie on ostatnim, który da punkt swojej drużynie i ledwo będzie miał przewagę nad drużyną z innej grupy, bo statek właśnie to kończy i to on jest tym przedostatnim samochodem i daje on ostatniego punkta dla drużyny grupy A, czyli drużyna grupa A zajmuje 3 miejsce w tym zestawieniu, a drużyna grupy C jest ostatnia. Teraz, jak już widzicie, mamy tutaj skończonych wszystkich, którzy brali udział w tym wyścigu. I teraz tylko trzeba będzie zobaczyć, która ostatecznie drużyna spotka się z inną drużyną w finale, a które dwie drużyny będą czekały na jeszcze jedną drużynę w walce o 3 miejsce. Dla was to będzie chwila, a ja będę musiał właśnie zadecydować, zobaczyć, kto przechodzi do tego finałowego starcia, jaka grupa. Będę musiał sobie porównać pierwszy wyścig z 3 samochodów i ten właśnie drugi wyścig z 3 samochodów. Czy to będzie grupa A, czy to będzie grupa C, czy to będzie grupa F, czy to będzie grupa G. Sprawdzamy i daję wam informację, kto zbierze się w finale. Ok, znamy już drużyny finalistów, które poradziły sobie najlepiej w tym wyścigu dwuetapowym i właśnie to będą te drużyny, które będą przeciwko sobie walczyć w finale. Oni właśnie, a w finale będą dwie drużyny, a o 3 miejsce będą walczyć 3 drużyny i dwie właśnie tutaj, które są, zostają, nie przechodzą do finału i będą musiały poczekać na jeszcze jedną grupę, a żeby ta grupa tutaj była, to ja w następnym odcinku będę wam pokazywał tak zwany drugi etap wyścigów, tylko z również innych grup i będą to grupy takie jak grupa B, grupa D, grupa E i grupa H. Jedna z tych 4 drużyn
przejdzie do kolejnej rundy, gdzie zawalczy z dwoma innymi grupami o trzecie miejsce. A teraz Wam przedstawię wyniki, kto właśnie jakie otrzymał punkty po zliczeniu wszystkiego. Grupa A miała miejsce takie jak 1, 3, 11, 8, 10 i 11. Czyli w pierwszym wyścigu mieli takie właśnie miejsca z wszystkich 12 samochodów i tak samo oni. Okej, grupa C miała miejsce takie jak 7, 9, 10, 1, 9 i 12. Grupa F. Oni mieli miejsca 2, 4, 8, 3, 6, 7. I grupa G miała miejsca 5, 6, 12, 2, 4, 5. Kto ostatecznie będzie w wielkim finale? Uwaga! Zliczyłem wszystkie te miejsca, dodając wszystkie liczby do siebie i wyszło tak. Drużyna grupy A 44. Drużyna grupy C 48. Drużyna grupy F 30. I drużyna grupy G 34. Czyli grupa F i grupa G mają najmniej punktów, co oznacza to, że oni właśnie będą w tym wielkim finale walczyć pomiędzy sobą i które samochodziki zespołowo najlepiej sobie poradziły. A która ostatecznie drużyna jest najlepiej zgranym teamem, dowiemy się już niebawem. Ja na tym chciałem zakończyć to. Powiedzieć Wam tylko chciałem właśnie, kto zmierzy się w wielkim finale, a kto będzie musiał czekać na jeszcze jedną grupę. Ja się z Wami już w tym momencie żegnam. Do następnego odcinka już jutro. Do zobaczenia.